Pierwsze msze święte nowo wyświęconych księży w Rudkach, Białobożnicy i Mikulińcach 20 maja w niedzielę Zesłania Ducha Świętego oraz 21 maja w święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, kapłani wyświęceni 19 maja odprawili swoje pierwsze msze święte. Swoją pierwszą mszę świętą neoprezbiter odprawia w rodzinnej parafii, gdzie narodziło się jego powołanie, w obecności najbliższej rodziny i przyjaciół. Dlatego ksiądz Roberto Podolski odprawił swoją pierwszą mszę świętą w parafii świętych apostołów Piotra i Pawła w Białobożnicy, ksiądz Igor Babij w parafii świętej Trójcy w Mikulińcach, a księża Wolodymyr Daneliuk i Piotr Dymij przewodniczyli swojej pierwszej mszy świętej w sanktuarium Matki Bożej Rudeckiej. Przygotowania do prymicyjnej mszy świętej zaczynają się w domu rodzinnym, gdzie rodzice prymicjanta błogosławią syna przed pierwszą w jego życiu mszą świętą i skąd on będzie przeprowadzony w procesji do kościoła parafialnego. Święcenia są ważnym wydarzeniem nie tylko dla nowo wyświęconego kapłana i jego bliskich, ale także dla proboszcza i wspólnoty parafialnej, jak również dla całej wspólnoty lokalnej, zwłaszcza na wsiach i małych miasteczkach, gdzie wszyscy się znają i dzięki temu również są zaangażowani w tą wyjątkową chwilę. Ważnym elementem mszy prymicyjnej jest specjalne błogosławieństwo, które przyrównuje się do błogosławieństwa papieskiego i wiąże się z możliwością uzyskania łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Jesteście tutaj tak licznie zebrani, bo to nie tylko łaska Boża daje naszej parafii tyle powołań. Bo wiemy, że łaska Boża zawsze działa we współpracy z człowiekiem. Dlatego te powołania, które są dzisiaj w naszej parafii, między innymi i moje powołanie, też jest owocem waszych nieustannych modlitw, które zawsze zanosicie tutaj przed wizerunkiem Matki Bożej Rudeckiej.